Do życia muszę zamknąć ten etap, więc opowiem wam, jak się ma sytuacja. Boxdel V2. Żeby wrócić do życia, muszę zamknąć ten etap, więc opowiem nieudolny wam, jak się ma Boxdel. Sytuacja. Na początku października, czyli już ponad miesiąc temu, przekazałem prokuraturze wszystkie możliwe informacje oraz materiały na temat tej sprawy. Były to łącznie terabajty plików i wierzę, że jeśli doszło do jakiegoś przestępstwa, to sprawa zostanie wyjaśniona. Ja przed niczym nie uciekam. W internecie powiedziałem już praktycznie wszystko, co mogłem. Jak miałem 18 lat, to byłem ultra głupkiem, ale nigdy nie kryłem PDF-a. Serio, ja po prostu byłem głupi i nie zwracałem uwagi na niektóre rzeczy i za to przepraszam. Nie postawiono mi w tej sprawie żadnych zarzutów. Krył nieświadomie, to jest zbrodnia nadal? Matka Dubiela podobno pisze książkę, jak wychowała pedofila i farmazona. Składałem zeznania w charakterze świadka, pisasz? Przekazałem wszystkie możliwe materiały i chcę zacząć znowu żyć. Ja? Po wybuchu afery zachowałem się bardzo chaotycznie. Dodałem nawet film, przez który stałem się memem. No cóż, czas mnie cofnę. Słuchałem się wielu osób, które... Dzięki, Olk. Czego nie czytasz, nie będziesz grał w... Będę grał. Dziękuję bardzo, 22 lata, witam. Jaką mierbę ciągnę? Miętową. Doradzały, co robić, popełniałem błędy. Pora wyciągnąć wnioski i ruszyć dalej. A teraz zapraszam... Czemu taki dźwięk, jakby w wiatrze siedział? Zachowywałem się bardzo chaotycznie. Dodałem nawet film, przez który stałem się memem. No cóż, czasu nie cofnę. Słuchałem się wielu osób, które doradzały, co robić, popełniałem błędy. Pora wyciągnąć wnioski i ruszyć dalej. A teraz zapraszam was na przejażdżkę po moim życiu, ponieważ chciałbym spróbować wyjaśnić wam, dlaczego jestem... Dzięki Destro za 9 lat. AI to jest? Areszt i green screen? Jaki jestem? Nie ma co się oszukiwać. W większości, gdy słyszysz... O kurde. Zapowiedź walki na KSW. Co to w dupę jest? Nie ma co się oszukiwać. W większości, gdy słyszysz Marcin Dubiel, czujesz niechęć i brak sympatii, a do głowy przychodzą ci same negatywne skojarzenia. Marcin Dubiel po prostu wkurwia ludzi. Dzisiaj opowiem wam, dlaczego tak jest. Owszem, jestem atencyjny i wiem o tym. Wzięło się... Dzięki Lizardzik za 21 lat. Ty, co tu się dzieje? To prawdopodobnie z mojego dzieciństwa i rozbitej rodziny, ponieważ zawsze starałem się... Ja pierdziele. Czyżby to nowy uczestnik Top Model i rozbita rodzina, żeby zajść wyżej w programie? Nie. To filmik przeprosinowy PDF-a. Czy się on krył go tylko, okej? Okay? On go tylko krył. Daj mu spokój. Zwróćcie uwagę rodziców, którzy się rozstali. Przez moją atencyjność wielokrotnie cierpieli ludzie w moim otoczeniu. Nie jestem atencyjny tylko w mediach, ale w życiu prywatnym też mam z tym problem. Zawsze chciałem, żeby wszyscy mnie lubili. Ty, a czemu mega rolo nabite na rusztyt w tle? Co ma to? O co tu w dupę chodzi? A zazwyczaj kończyło się dokładnie na odwrót. W internecie zacząłem działać w 2014 roku, kiedy miałem 17 lat i odpowiadałem na ASK. Byłem młodym szczerzem, który chciał zaistnieć w sieci. Od zawsze lubiłem się... Grafik miał zrobić przeprowadzinowy film Dubiela i nową reklamę za Hir Kebab. I mu się popieprzył. Połączył dwa w jedno i luj. Durniać i zwracać na siebie uwagę. I tak właśnie zacząłem kręcić filmy na YouTube. No i ta przygoda z większymi lub mniejszymi przerwami trwa do teraz. Atencyjność. Ta cecha sprawiła, że jestem tu, gdzie jestem, choć pracuję nad tym, żeby kontrolować swoje atencyjne zapędy. Działania i reagowania w sieci uczyłem się na własnych błędach. Chyba teraz tak. Teraz młodzi influencerzy mają całe zespoły PR-owców i menadżerów. Tak jak ty. Którzy prowadzą ich za rękę i pomagają uniknąć wpadek wizerunkowych. Ja nie miałem takich doradców. Ale czekaj, nie miał doradców, czyli w dzisiejszych czasach, na przykład 18-letniemu influencerowi, on się pyta swojego PR-owca, ty, mogę do tej 13-latki wysłać normalnie knagę taką? Mogę wysłać śmigło dla niej? I on, PR-owiec, musi powiedzieć, wiesz co, to jest nie najlepszy pomysł, koleżko. Może zareklamuj tym bark, co? I się uspokój. Uspokój się troszeczkę. A Dubiel, no niestety, nie miał kto mu tego powiedzieć. Radcu. Nikt nie powiedział mi, że założenie kondoma na głowę lub zdanie Easy bezdomnemu jest nie na miejscu, a ja, tak jak mówię, byłem głupi i po prostu o tym nie myślałem. Chcąc zyskać sławę, nie liczyłem się z tym, że mogę dawać zły przykład i
Teraz ponoszę konsekwencje tych czynów. Jezus, ta muzyka w tle. Chłop, zaraz będzie jakieś pozycje dziwne, bo mam talent robił. Zacznij śpiewać, tańczyć. Nie wytrzymam zaraz. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Kurde, co się z myszką stało? Marcina Dubiel dał na Golibordę 5 złotych. Jak już oglądasz mój film, daj lajka i zostaw sub. Bo jak wrócą mi zasięgi, dostanę walkę na primę ze stół o puchar Tymbark od 14-latki. No i to jest piękna historia. Nie dziwię się, że ludzie czują do mnie niechęć, bo nie ma zbyt wielu influencerów, którzy odjebali tyle co ja. Swoją atencyjnością. Ja to na miejscu Dubiela już poszedłbym do salonu tatuażu sobie kropkę pod okiem wytatuować. Co to znaczy kropka pod okiem? Swoją atencyjnością, bezmyślnością i potrzebą wydurniania się sam dałem ludziom masę powodów do tego, żeby mnie nie lubić. Owszem, Słuchaj, co to były za rzeczy tam? Dubiel znowu szokuje. YouTuber udawał, że jest w USA, a był w Warszawie. XD. Potrzebą wydurniania się sam dałem ludziom masę powodów do tego, żeby mnie nie lubić. Owszem, popełniłem te wszystkie błędy, lecz na koniec to właśnie one ukształtowały to, kim jestem. Gdy ktoś chce zostać lekarzem, idzie na studia, które przygotowują go do jego zawodu. Ja nie byłem w stanie się do tego... Czyli według Dubiela doktor, który nie zabije po drodze paru pacjentów, nie będzie dobrym doktorem? Tak? Okej. Dobrze. ...go przygotować. Zrobiłem te wszystkie głupoty i musiałem ponieść konsekwencje, żeby nauczyć się reagować. Mój content ma wpływ na ogromną liczbę osób. Teraz, gdy mam 27 lat, umiem zobaczyć niektóre rzeczy, ale kiedyś, gdy sam wychowywałem się ze swoimi widzami i byłem pod wpływem walki o status w internecie, nie wiedziałem tego. Często działałem pod wpływem emocji i kierowałem się tym, co podpowiadała mi intuicja. W internecie trzeba szybko podejmować decyzje, a to nie pomaga w byciu autentycznym. Nie jesteś w stanie zaspokoić wszystkich, a każdy oczekuje od ciebie działania. Właśnie o to chodzi, jak szybko na coś odpowiesz i nie oszukujesz, nie kłamiesz, nie knujesz, nie kręcisz i szybko na coś odpowiesz, to jesteś autentyczny. A nie jak ci PR-owiec przygotuje scenariusz, ty go przeczytasz za tydzień na YouTubie w jakiejś koszulce, że niby jesteś biedny. O czym on pieprzy? 5 złotych. Dziękujemy ci, Marcin, za promocję naszego nowego super rollo z pieczarkami na nowym filmie. Tupę kebab z pieczarkami to byłby... nie brzmi to za dobrze. Nie wiem, on naprawdę gada takie głupoty. Ej, Wartęga mówił, że PR-owiec Dubiela to jest geniusz, ale Wartęga kłamał. Przyłapałem Wartęgę na kłamstwie. PR-owiec Dubiela to jest idiota. W stanie zaspokoić wszystkich, a każdy oczekuje od ciebie działania. W takiej sytuacji wytwarza się ogromna presja, a ja często nie potrafiłem sobie z nią po prostu poradzić. Wszystkie te rzeczy doprowadziły do tego, że można postrzegać mnie jako osobę odklejoną od rzeczywistości i pewnie tak jest. Swoją historię zbudowałem na swoich błędach. Nie jestem tą samą osobą, którą byłem 10 lat. Dzięki Crazy Bukake. Za 17 lat temu i za 10 lat również będę kimś innym. Biorę na klatę to, że często zachowywałem się jak głupek i zaczynam nowy rozdział. Aha, czyli on myśli, że jutro wstawi filmik, że robi jakieś challenge i ludzie zapomną. Ale nie rozumiesz, że ci powiedziałem, zaczynam nowy rozdział. Czemu ty mi to o tym przypominasz? Już zacząłem nowy rozdział. Przestań. Przestań. Co za debil. Nie, Dubiel to jest idiota. Nie, dla mnie to jest debil. Rel? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!